Cześć, tu Kurt. Witam was w kolejnym odcinku Mount & Blade'a, Warbenda i chcielibyśmy znaleźć Duke'a Delinarda oraz ewentualnie Wielki Kniaz Jarogłek, bo mamy dla nich misję do oddania. Gdzie może być Delinard, to ja nie wiem, ale będziemy go szukać. A jak trafię jakichś bandytów w międzyczasie, to ich zniszczę. Go to the castle i zapytajmy człowieka, kobitkę tą tutaj na przykład, gdzie jest Duke Delinard. Chciałem się zapytać, location of Duke Delinard. Currently at Yalen. Seriously? To znaczy, aha, Yalen to jest daleko, w chuj, ale jedziemy tam. Prawdopodobnie go tam nie będzie, gdy już tam dojadę. Co to jest? I4 Provisionato, okej. Podoba mi się to. I4 to jest coś w miarę silnego. A właśnie, mam freelancerów trzeba poustawiać. No, freelancer Hunter was zrobimy. Dobra, zaraz. Palantinus Rolf. Ty idziesz na górę. Freelancerzy, słuchajcie. Pokażę wam ciekawą rzecz z freelancerami, jeżeli ktoś nie wie, jak to się robi. I'd like to select your equipment. I teraz ja będę wybierał, co oni będą mieli. Na przykład sobie patrzę, okej. Okay. Ma ubranie 10-2, ja bym chciał wybrać jakieś lepsze. Chłopie wyglądające, ale lepsze. 10-3. Chciałem wam znaleźć lepsze budki, macie 5. To i tak są najlepsze. Chciałem wam znaleźć czapeczkę. 3. To jest 4. Chciałem wam znaleźć może jeszcze tarczę. Tarczę macie dobrą. 176 resistance. Okej. Okay. Hatchet. 23. 91, 76. Ten będzie dłuższy, a wcale niewiele gorszy. Nawet dłuższy oraz silniejszy. Okej, zdecydowanie wolę ten. I tu mamy Boar Spear. Boar Spear jest dobry. Clamshell Dagger też będzie w porządku. Okej. I on się, typ się przebrał teraz i teraz wygląda tak. Strzelam tego typa, któremu mógłbym coś wybrać. Jak będą się ulepszali, będę musiał na różne poziomy im mówić, co mają nosić. 15 i 4. 18 i 4. Budki 9. Gdzieś tu było 10? To jest 10. Tu mamy 10. Tutaj jest ktoś, kto ma 15. O. 15 to dobrze. Tarcza 176. Okej. 10 Grumite Arrows i to są po prostu lepsze również strzały 14. I jeżeli... A mogę nawet kuszę dać. Ale jednak dam im łuk. Oni są dobrzy i w łuku i w kuszy. Swarren Practice Bow to jest 20, to jest chujowy łuk. On ma damage 20. 16, aha. Tak jest silniejszy. Jeżeli chodzi o szybkość, to też przyzwoity. Okej, dobra, to jest w porządku. Clamshell Dagger niech sobie będzie. Spoko. I tak pozdychacie bardzo szybko. A właśnie, zaraz. Oni są freelancerzy ustawieni tutaj. Oni nie mają czym strzelać, a ustawieni są jako archerzy. Nie wiem, kto to tak wymyślił. Będzie infantry. Wy macie już archerzy, to już jest prawidłowo. Dobra, deserters. Łapać ich. Prawdopodobnie się nie uda. Miał prędkość 5 i 6, a ja mam prędkość 5 i 2. Czyli nie mam szans, żeby ich złapać. Czemu mają taką prędkość? Przecież to jest I4, to jest piechota. Czemu mieliby być szybsi ode mnie? Nie rozumiem. Może jak ten typ ich złapie? Nichuja. Dobrze, że uciekają we właściwym kierunku, bo i tak szerem do Yalen. Okej. Okay. So, nie wiem jak to się stało, że ich złapałem, ale okej. Okay. When I'm done with you, you will regret ever leaving your army. Stand closer, ranks. Auto Rolf ma taktykę i dlatego teraz mogę tego używać. W porządku. Dobra. Wy jesteście piechotą, moi drodzy. Trochę zbyt ciasno was upakowałem, ale to może być nawet dobre, jeżeli walczymy z samą piechotą wroga. Dwójka, ustawić się tutaj. Jedynka, podejść troszeczkę do przodu. Trójka, kawałek tam bardziej. Dwójeczka, attack orders, volley fire. Powinni próbować strzelać wszyscy naraz. Nie wiem, czemu to służy tak naprawdę, jakie to ma zastosowanie ostatecznie, ale... Może to...
Może to w czymś pomoże. Młoteczek. Oni nie wiedzą za bardzo, co ze sobą zrobić w tej sytuacji. Czy nawet nie próbują ze mną walczyć. Wszystkich ich sprzedam, jak tak dalej pójdzie. Trochę za górką się chowają, żeby łucznicy ich nie trafili chyba. Nie wiem, czy oni mają to wpisane faktycznie do swojej sztucznej inteligencji. No dawać wy głupie ćwoki, zróbcie coś, może zaatakujcie moje wojsko. To ja nie będę swojego wojska wysyłał, bo szkoda mi ich tracić, no nie? Poza tym jak wyślę swoje wojsko, to nie będę mógł ich sprzedać, bo w ten sposób to jak przynajmniej przewracam, a nie zabija, moje wojsko ich pozabija. Oni nie wiedzą, jak to działa. Ła! Już mnie ktoś trafił, to mi trochę przyjebał. Sporo expa za to mam. Wow, kurwa, tam się coś dzieje. Oho, ho, 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 ho. Ale poradzę sobie jakoś, nie? Z trudem. Ktoś chyba ucieka. Ale wiecie co? Tak, zaraz nie mam czwórki, trójka. Szarża. Może paru manhunterów jeszcze mi może pomóc ewentualnie. Mają go. Dobra, to tyle z tej bitwy. Freelancer Recruit z trzech zdechło, bo to było jedyneczki, okej, okay. Gridman zdech i Swabian Page zdech, trudno. Wrogów 5 zdechło, ale 21 mamy dla siebie. Wybornie. Swabian Page, poproszę Queer. Jakkolwiek się go czyta tak naprawdę. Tam jest Slave Hunter. Wciąż bardzo mało ich jest. Ja bym chciał takich mieć z 200. I to byłaby dopiero moc, której nic nie jest w stanie pokonać. Nawet jakbym miał 200 Slave Hunterów i Crusherów na przykład, to bym tysięczne armie rozjebywał. Sir, just wanted to tell you that Pontins Borsam may be in a rough sort, but I'll venture a furrow going rogue as well. Dobrze, dobrze, generalnie podoba mu się Borsza. Charyzma. I... Athletics może, powiedzmy, do dwójeczki mogę sobie dobić. Aha. A dwa levele wbiłem naraz chyba. Okej, okej. Okay. W takim razie reset changes. Charyzma, jeszcze jedna charyzma i prisoner management oraz leadership. Trochę używania kurz. Don. I ciśniemy do Yalen, zobaczyć ten Delinar, co tam faktycznie jest. Czy ci manhunterzy mi pomagali w tej bitwie? W takim razie miałem więcej manhunterów niż myślałem, jeżeli to prawda. Ale nawet nie zwróciłem uwagi, bo wszystkich ustawiłem, kazałem im stać w miejscu. Swarion Sergeant at Arms, Swarion Archer Militia. Tak, Archer Militia, Longbowman. Tych tutaj drani, Wegrko, Pasynok zróbmy i Freelancer Recruit, Freelancer Hunter. Gdzie ja mam moich A4 longbowmenów? Tutaj. Sześciu ich mamy. Ustawmy ich gdzieś bliżej początku. A wy to nie, po co to jesteście? Dobra, to nieistotne. Yalen, czy jest tutaj Delinard? Jest tutaj Delinard, to zajebiście. On mi da trochę znowu expa i hajsu. Będziemy szczęśliwi. Słuchaj, Delinard. 3000 expa, 1500 denarów. Trochę
Poawansowywaliśmy wszystko. Dobra, masz jakieś jeszcze zdanie dla mnie? Count Tredian powinien być w Tevarin Castle. Dobra, powiedzmy, że się tam wybiorę. Tawerna, mamy tutaj kogoś? Ransom Broker. Chcę sprzedać tam tych typów za 4788 denarów. To sporo denarów. Black Widow, Farmer, Traveler, Mercenary and Brewster. A właśnie, Farmer, zaraz, ty jesteś... My lord, you look like a man of the sword and someone who could help us. Tak, to jest taki farmer. On twierdzi, że bandyci najechali jego wioskę i trzeba mu pomóc. Pomogę ci, stary. Glunmar. Wybiorę się tam do Glunmar, nie ma problemu. Masterwork, Siege, Crossbow. Za 22 tysiące, to jest jednak... Nie. Flaming coś tam, dobra, dobra. No, jakieś gówna. Armor. Mam dobre rzeczy. Przyzwoite rzeczy. Mogę sobie to wziąć ewentualnie. A to zostawić komuś innemu z mojej drużyny. Siódmeczka, wezmę sobie tą siódmeczkę, a to dam komuś z mojej drużyny. I... Tego nie wezmę, bo nie pamiętam, co ma moja drużyna. Ale 52 to jest... O kurwa, 52. Za stosunkowo tanio, więc wezmę to i to oddam komuś z mojej drużyny. Dobra. Taki mamy układ mniej więcej. I chciałbym w sumie... Mam dużo hajsu wciąż, prawda? Mam hajsu 10166. Mógłbym zrobić... ten, jakieś... Takie te firmy. Mogłem założyć biznes i coś tam sprzedawać. Dostałbym tygodniowo tam z 500 dukatów, jeżeli zainwestowałbym 10 tysięcy. Nie. Jeszcze nie. Na razie sobie trochę tego hajsu potrzymam. Mam go za mało. A, trzeba awansować się. Pociśniemy siłę. Chyba trochę dalej jeszcze. Też tak gdzieś do 21 by się przydało. Albo inteligencję? Nie, potrzebuję więcej siły. Czy nie potrzebuję? Kurwa! Nie wiem. Wystarczy 15. W tej chwili wystarczy 15. Potem zobaczymy. Bierzemy inteligencję, żeby szybciej zerwać expa jeszcze. I będziemy sobie dorzucać do paru różnych rzeczy, na przykład do trainera przede wszystkim. W tej chwili ja sobie zwiększę persuasion, jeszcze mi się nie przyda. To na pewno przyda mi się później. W tej chwili athletics oraz inventory management. Bo nie ma w co innego inwestować. Trainer jest dla mnie bardzo potrzebny, żeby móc jak najszybciej awansować swoje wojsko. Crossbows. Dobra, done. Spoko. Borsza. Na razie wszystkim moim sojusznikom, wszystkim moim tym towarzyszom będę zwiększał siłę gdzieś tak do 14. A po 14 będę dawał im faktycznie te umiejętności, które potrzebują. Znaczy w tej chwili tak mi daje w umiejętności, które potrzebują, ale chodzi o te bazowe. Borsza, ty jesteś od poruszania się po mapie. Już masz tutaj 4, to teraz ci spotting zwiększymy. Broń jednoręczna, ty jesteś marnit. Marnit jesteś tylko do napierdalania, więc i tak będziemy dawać ci napierdalanie. Ewentualnie trainer, ale damy ci napierdalanie jednak. A tarcza, żeby móc lepszego ekwipunku używać. Ekwipunek póki co będzie robił większe wrażenie niż większe faktycznie, bardziej efektywny będzie od tego, co teraz tam wszyscy mają. One-handed weapon. Oraz Rolf. Masz tam siłę i zwiększymy ci... Weapon Master. A zaraz, Rolf nie ma jeszcze konia, prawda? Właściwie to nikt nie ma konia. Muszę konie kupić. Dwójeczki. Wszyscy oni potrafią przynajmniej na dwójeczkach jeździć. Ten by się nada może. Jesteś jedyneczko, ale jesteś za wolny. I ten się nada. Dobra. Camp. Inwentory. To wszystko, weźcie tam sobie poubierajcie, kto co umie. Pozostały jakieś śmieci. W porządku. Glunmar to jest tam. Tam mieliśmy uratować wioskę. To ciśniemy do Glunmara.
Tędy trzeba, fuck. Dobrze schowana wioska. Ilu już tu jest? 31 Forest Bandits. W ciasnym miejscu, ciężko będzie z nimi walczyć. Attack the bandits. Stać. Spokojnie wszyscy, spokojnie, musicie się cofnąć. Zrobimy to. Farmerzy, idźcie napizdać razem z moją piechotą ewentualnie póki co. W drugiej kolejności kawaleria. W trzeciej kolejności strzelający. Ja was wszystkich powyżynam. Brak prędkości strasznie sprawia, że mam mniejszy damage niż powinienem mieć. Nie podoba mi się do mnie strzelacie, szmatki. No i dobra. Straciliśmy page'a jednego, a poza tym wszystko w porządku. Tak, są mi wdzięczni ludzie, którym uratowałem wioskę, farmerzy, więc ja mogę wziąć coś, co oni chcą mi dać w nagrodę. Nie wiem, co to jest, ale prawdopodobnie jest to gówno i tego nie potrzebuję. Ale mogę też tego nie przyjąć i w ten sposób oni będą lubili mnie jeszcze bardziej i zyskam honor. A honor jest dobry do zwiększania sobie stosunków z honorowymi tam ludźmi. Tak. Recruit Volunteers, 14. Poproszę. Polepszać tych śmieciaków. Mercenary Armbrust Soldier. Tiger Kmiet. Longbowman. Militia Huskarl do Gridmana. Tyle. Count Tredian powinien być gdzieś tam w Tevarin Castle mniej więcej. Gdzie jest Tevarin Castle? Tutaj. Nie wiem, co tam będzie, ale na pewno po drodze trafię na jakichś bandytów. Co jest dobre. Potencjalnie. Freelancer Hunter. Rodok Cytadina, ok, rekluta. Będziemy was robić oczywiście kuśników. Co to jest też King Carlos? Mógłbym go zapytać, czy ktoś tam jest, ale w sumie i tak już tam blisko. Wishes to inform you. Aha. Będzie uczta i mnie zapraszają. Approach the gates, request meeting. Nikogo tu kurwa nie ma, okej. Okay. W takim razie chcę zapytać kobietę, która tam na pewno jest. Czy ten typ się tam znajduje? Miał być jakiś Tredian chyba. The location of Tredian. Close to Balanli. Czyli gdzieś tu. No, Tredian, okej. Okay. I bring a message. Misja wypełniona, zajebiście, dobra. Lecimy poszukać tego wielkiego kniazia, żeby wypełnić tę misję. Wielki kniazie Rogłek, on jest szefem Rejwadin. Dobrze, to idziemy do Rejwadin. Daleko w chuj, ale po drodze na pewno coś trafimy. Borsza awansował. Spotting. Jedziemy dalej. Z kim my jesteśmy w stanie wojny, tak w ogóle? Jako Rodok Republic z Saranidami wciąż, okej. Okay. Tu jest tu 8 bandytów. Mi się chyba żarcie kończy z tego, co patrzę. Trzeba będzie uzupełnić zapasy żarcia. Chyba ich nie złapię i tak, 5-1. A, mam 5 i 3, okej, czyli jestem w stanie ich złapać, okej. Co tu jeszcze ulepszymy? Longbowman znowu. Archer Militia, Manhunter do Slave Driver. Ty tutaj, Wikinger. Z ciebie zrobimy jeszcze lepszego. Człowieka, tak, łucznika. Select Equipment. Ty używasz 25 i 7. Może być. Budki.
9. 15. Czapeczkę masz 20. 22. Rękawiczek nie masz wcale, co jest dosyć dziwne. Więc damy ci jakieś. Jakiekolwiek. Tarcza 220 i 13. Rozmiar taki. To będzie lepsze, ma większy rozmiar, a ma resistance ten sam. Troszeczkę mniej punktów życia, niewiele mniej, jest dużo większa. Speed rating 76, to jest... nie, dobra, to jest dużo większa szybkość. Okej, okay, zostawimy ci to, co masz. I masz ostre strzały do wzięcia, proszę bardzo, i lepszy łuk. Sweden Practice Bow 20, teraz na pewno masz do wyboru lepszy. Imperial Hunting Bow. Ja nie mógłbym go używać, ale na szczęście ty możesz. Mógłbym też kuszę dać oczywiście, ale jebać kuszę. Clamshell Dagger, albo dam ci nawet jakiś łuk, miecz. Tak. Kergit Executioner. Nie, dam ci Picked Sword. Dagger wypierdolimy. Albo niech zostanie ci i dagger. A chuj. Jak będziesz uważał, że potrzebujesz, to... Nie, nie potrzebujesz, stary, tego nie potrzebujesz tego wcale. Dobra. Don. Łapać ich. Teraz ich zniszczę. Skończyły się czasy, kiedy przegrywałem z bandytami. Dwa, ustawić mi się tutaj, jeden ustawić mi się tutaj, a trzy ustawić mi się na wypizdowie gdzieś tam, żebyście mogli w nich wjechać. Kawalerii dużo nie mamy i tak. Dwa, gdzieś tutaj, jeden gdzieś tutaj. Moja piechota nie za bardzo, niezbyt szybko się porusza. Aha, i wciąż mam moich towarzyszy do piechoty zaliczonych. Trochę chujowo. No raczej wielu strat nie mamy. Freelancer rekrut jeden zdechnął, ale... Zdech, ale trudno. Rozstrzelaliśmy ich z grubsza. Tylko sześciu uzyskaliśmy. Mogłem ich sam wypierdolić w kosmos i wtedy byłoby dobrze. Hired Blade. Zastrelnik. Freelancer Woodsman. Dobrze. Polepszajcie sobie tam co możecie, a resztę zabieramy. Boss, Pontius Smarnitz, back there, didn't do badly in that... Didn't do badly in that last fight at all. He's a good egg. Aha, yeah. My w międzyczasie... O, Dichrim należy już teraz do Kergitów, ciekawe. Jedziemy do Reyvadin. W dalszym ciągu, kontynuujemy naszą podróż. A przydał się wstąpić do tego Dichrim, bo tam się żarcie kończy. Jest tu ktoś może, kogo możemy wziąć dla siebie? Jakiś towarzysz może? Nie. Biorę żarcie od najtańszego, bo nie ma żadnego znaczenia, jak dobre wezmę żarcie. Ono mi daje niby więcej morale, ale ja i tak jadę cały czas na najwyższym morale, bo cały czas wygrywam bitwy. Nigdy nie widziałem potrzeby kupowania lepszego żarcia. Reyvadin. Rodok rekluta. Balestiere. Archer Militia, Swadian Longwoman, kilku nawet ładnych, dobrze. I ty, frajerze, jesteś Hunter teraz. Ty, Hunter, jesteś Woodsman i Cittadino, jesteś rekluta, dobra. Reyvadin, Reyvadin. Musimy znaleźć wielkiego kniazia Jarogłeka. Albo właściwie to zobaczyć, czy ktoś tu jest najpierw. Oho. Oho. Bandyci.
No dobrze. Mogę wyjść i ponapierdalać po prostu. Ktoś z tyłu został. Jakiś tępy bandyta. Ci bandyci to nigdy nie jest żadne zagrożenie. Dobra. Tavern. Nie ma tu nikogo. Co na górze? Ktoś w ogóle jest? Tam się da wejść? Może coś tu jest? Nie, nic tu nie ma. Dobra, no to tak, marketplace, coś tu mamy do kupienia ciekawego? Jakiś lepszy może Manhunter Mole? Nie. Armor. Jakieś gówna. W takim razie idziemy do zamku i pytamy o tego kniazia, nikogo tu nie ma. Fach. Spytamy tego typa. Gdzie jest wielki kniaz Jarogłek? Słuchaj, stary. A tak swoją drogą masz jakąś misję? Nie. I would like to ask you something. The location. Co? Then you will have to ask someone else. Aha, typ mnie nie lubi za bardzo. Nie podoba mu się moja gęba, więc nie chce mi odpowiedzieć na moje pytania. Co za typ? Jedziemy do kuraw. Okej, tutaj musi być. W którymś z tych. Któryś z tych ludzi to musi być on. Albo nie. Ale możemy ich zapytać na pewno. Słuchaj, stary. A, to jest też minus 3, też pewnie nie będzie chciał powiedzieć. Yep. Valishin, ty mi powiedz. Valishin. Zero, to mi powiesz mi na pewno, nie? Wielki kniaz Jarogłek. He's in the field and he should be close to Dercio's Castle. Dobra, gdzie jest Dercio's Castle w takim razie? Dercio's Castle. Nie mam pojęcia, ale mam coś takiego jak locations i naszukamy na D. Dercio's Castle, tutaj. Tu jest Dercio's Castle, dobra. Lecimy gdzieś tam w okolice. Zobaczymy. Co uda nam się tam znaleźć, co to jest? Deserterzy Grid. Mógłbym po nich pójść. Ale nie chcę ich gonić zbyt daleko. Oni gdzieś biegną i ewidentnie ktoś ich prowadzi, więc myślę, że jak za nim pobiegnę, to znajdę tego Jarogłeka i tak. Jest. Dobra, świetnie. Musiałem tylko powiedzieć, że byłem i wygrałem twój turniej. To tyle. You probably know that I am the lord of the town of Rayvadin. However, it has been months since Rayvadin has delivered the taxes. Dobra, ty chcesz, żebym wziął te podatki z jego prowincji Rayvadin. Jego prowincji, kurwa, Europka się rzuca. A to może trochę zająć czasu. Na przykład będzie hajs i będzie exp. Nie będzie źle. Collect taxes. Jeden cały dzień może zająć. Niech będzie i tak. Ignore them and continue. Ludziom się nie podoba oczywiście, że próbuję zabierać im pieniądze, ale dobra. Coś się napiszczają, widzę. Relation with Rayvadin has deteriorated. To może być. Trudno. Poustawiać się tutaj, to moje jedzonko. Weźmy sobie trochę więcej jedzonka jeszcze. I go to the castle. Muszę zapytać teraz, gdzie ten typ znowu jest. Powiedz mi, mój drogi bohaterze. Aha. Nie podoba mi się ta misja. Typ chce, żebym szukał szpiega, który gdzieś spierdolił z tego miasta i on go śledzić. To jest wkurzająca misja i nudna. Location of Kniaz Jarogłek is in the field and he should be close to Tilbaut Castle. Tilbaut Castle jest tu. Czyli blisko.
Aha, oni walczą o ten zamek w tej chwili. Ho, 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 ho. Mógłbym im pomóc teoretycznie. To mi się wydaje w każdym razie. Chociaż jeżeli nie prowadzę... Nie, nie mógłbym im pomóc. Muszę po prostu poczekać. Aż zakończy się bitwa. A wkrótce się zakończy. Rodok rekruta Balestiere, Longbowman, Freelancer Hunter do Woodsman, Citadino do rekruta, dobra. Skończyli, dobra, Jorogłek, gdzie jesteś, Jorogłek? Tutaj. About the task you gave me, here are all the taxes, tak, 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 1862 jest dla mnie z tego wszystkiego. Nieźle, I need to deliver a letter to Duke Delinard znowu? Pewnie? I pójdziemy do tego Delinarda, pewnie, że tak. Tylko, że na razie trzeba zakończyć ten odcinek, bo jest wystarczająco długi, także... Cóż, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Kurde!